Chciałbym Wam zaprezentować mój instrument. Trąbka. Należy do grupy instrumentów dętych blaszanych. Jest w całości wykonana z metalu. Jest jednym z najstarszych instrumentów. Na początku była długą, wąską rurą zakończoną czarą głosową. Grano na niej głównie sygnały. Z biegiem lat wynaleziono tłoki, które pozwalają na wydobycie o wiele większej ilości dźwięków. Żeby wydobyć dźwięk na trąbce, należy nabrać duży oddech, napiąć usta i wprawić je w wibracje poprzez dmuchanie powietrza. Spróbujcie zabzyczeć razem ze mną. Zobaczcie teraz, jak to wygląda. Trąbka. Kto był na krakowskim rynku, w samo południe, słyszał jak trębacz cwierzy mariackiej grał historyczny hegał. Tak właśnie brzmi trąbka. Na trąbce można grać maszerując w orkiestrze dętej lub można grać na niej siedząc na scenie w otoczeniu innych instrumentów dętej, na przykład uzonu czy batonu. Według legendy, grę i życie, muzyka zakończyła strzała z tatarskiego łuku. Tatarskie najazdy przypomina też jeden z symboli Krakowa – lajkonik. Thank you.